jest to odzwierciedleniem tego, że u źródła, czyli bardzo głęboko, są często traumy, które nie pozwalają połączyć się ze sobą. Czyli o wiele prościej jest skupić się na zewnątrz, o wiele prościej jest skupić się na pięknie innych kobiet, aniżeli na to, żeby inwestować w swoją relację, w jej rozwój, w jej piękną na przykład seksualność też taką, w takie połączenie seksualne, w takie połączenie sensualne, bo drugi człowiek zawsze nas czegoś uczy, jest pięknym odzwierciedleniem tego, co my mamy też w sobie. I teraz tak, ja uważam, że bardzo zdrowe jest, kiedy my oglądamy w sieci osoby, które coś wynoszą do naszego życia, czyli jakąś taką wartość w postaci treści na przykład. Treści, które są transformujące, czyli uświadamiają, które podnoszą samoświadomość, podnoszą energię i wibracje. Jeśli to się staje niezdrowe i widzisz, że wręcz uzależniasz się od kobiecych profili, od przyglądania się zdjęciom, nagości i tak dalej, to ja bym tutaj bardzo się zastanowiła nad taką czułą opieką siebie, czyli wnętrze swoje własne, głębiej do ciała, głębiej do czucia. Ale też wiem, że często takie oglądanie kobiet jest też transformujące, o ile my widzimy, że my się rozwijamy. Mówię też my, dlatego że mężczyzna, kiedy ogląda inne kobiety i uświadamia sobie, że jego uwaga idzie na zewnątrz, jego uwaga idzie cały czas na przykład na jakąś tam nagość, jest to na przykład podniecające, nie wiem, wystające sutki, albo piersi, które są bardzo odkryte, albo teraz takie modne jest chodzenie bez stanika, właśnie bez bielizny. I jeśli to wywołuje jakieś podniecenie, to tutaj ja bym się zastanowiła nad głębszą pracą z ciałem, dlatego że tam jest ogromny deficyt kobiecości w ciele. Tam jest jakaś trauma, która niestety, ale powoduje różnego rodzaju myśli, albo niezdrową jakąś wizualizację. I to też bardzo oddala od relacji. Uważam, że dość dobre jest to, kiedy kobieta ogląda inne kobiety. Bo zwłaszcza te, które ją najbardziej triggerują, które najbardziej jest zazdrosna, które są takie najbardziej dla niej wręcz emocjonalnie wywołujące jakieś uczucia, to wtedy oglądanie takich kobiet na pewno bardzo zmienia świadomość. Czyli to, od czego chcemy uciec, to lepiej w to wejść, żeby to nasycić się tym, bo to wtedy uzdrawia. Poprzez niepatrzenie uciekamy, a to i tak wraca. Jeśli chodzi o męskość, jeśli wywołują w tobie mężczyzno jakieś kobiety na ulicy, które są odkryte mocno i bardzo ciebie to pochłania, a wręcz odciąga od relacji, to ja bym tutaj naprawdę też się nasyciła tym obrazem najpierw, ale z taką świadomością, z taką czujną świadomością, czyli obserwuję siebie, widzę, co się ze mną dzieje. Obserwuję tą osobę i widzę, co się we mnie odpala. I poprzez głębokie wejście w czucie masz możliwość to przetransformować. Poprzez przyjęcie tego, poprzez przyjęcie w ogóle tej myśli, że ty i reakcji na taką właśnie nagość, czy na kobiety odkryte, czy na kobiety takie mocno eksponujące swoją też kobiecość. Więc tutaj to też jest
że jeśli chcesz przetransformować i żeby ciebie to nie triggerowało, żebyś mógł zbudować swoją też i z taką zdrową seksualność i też połączyć się bardziej z partnerką, to ja bym najpierw przyjęła tą myśl, że ja coś takiego mam, potem właśnie poprzez obserwacje, a następnie weszłabym głębiej w swoje odczucia, bo tam jest ogromny deficyt miłości. Często mamy tego, zabrakło tego dotyku. I kiedy zabrakło tego dotyku, to ty odwracasz się na zewnątrz, nie do siebie, tylko na zewnątrz. Zatem zdrowe jest najpierw przyjęcie tego obrazu, uświadomienie sobie, aha, ja to robię, pobycie ze sobą w tych stanach i emocjach, co tam się wytwarza w tobie, jakie myśli, jakie uczucia, przyjęcie tego, a następnie zastanowienie się, bo to właśnie głębiej, skąd taka reakcja pochodzi, kiedy mi zabrakło tych uczuć, kiedy mi zabrakło takich emocji, kiedy mi zabrakło, kiedy ta moja seksualność była gdzieś nadużyta albo w jakiś sposób wyśmiana nawet, nie? Kiedy ty wstydziłeś się, nie? Tutaj mówię do mężczyzn. Ale też wracając z powrotem do kobiet, często zazdrość pochodzi z tego, że kobieta również została jako dziecko wyśmiana przez tatę, wręcz zamknięta emocjonalnie na swoją seksualność, miała się nie pokazywać często, albo tata wyśmiewał jej, nie wiem, rosnące piersi, albo pupę, albo biodra, albo zamknął ją jako kobietę. Ten piękny kwiat rozwijający się po prostu zamknął. I tam też się obudzi tęsknota do tej kobiecości. Może się to właśnie objawiać często bólem brzucha, bóle miesiączkowe, bolesne porody albo bolesne po prostu ten cykl menstruacyjny, bolesny seks na przykład, orgazm. Więc tam, jeśli jest zablokowana energia właśnie poprzez myśl, która jest, trzeba ją uzdrowić. Trzeba uzdrowić to, co się pojawiło, co zostało zblokowane. Ale też właśnie poprzez obserwację, przyjęcie tego. No bo kiedy obserwujemy inne kobiety i obcinamy je tak i w jakiś sposób oceniamy, to tam też jest wewnętrzny ból, no bo ty to oceniasz, bo chcesz siebie postawić wyżej, albo widzisz siebie też niżej, też tak może być, czyli widzisz, że inna kobieta jest atrakcyjniejsza. To tutaj też wyszła jakaś głęboka rana, która często jest spowodowana dzieciństwem i tym na przykład też jak mama siebie traktowała, prawda, jako kobieta, czy o siebie dbała, czy jak ona siebie widziała, czy czuła się pewna siebie ze sobą, czy czuła się atrakcyjnie, czy potrafiła odpoczywać, czy potrafiła siebie dobrze widzieć też, nie? Więc to wszystko tutaj trzeba poskładać do kupy i dojść do tego. Jak już to wiesz, to wtedy możesz to puścić. Możesz poprzez przyjęcie możesz to puścić. Rozumiecie? Czyli podsumowując, oglądanie kobiet w sieci, zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, jest wartościowe pod tym względem, kiedy ty uczysz się na tym, czyli ty obserwujesz siebie, swoje reakcje, swoje zachowania, swoje odczucia, przyjmujesz je i na nich rozwijasz siebie, czyli budujesz to, co zostało kiedyś bardzo dawno temu traumatyzowane w tobie, kiedy zostało gdzieś mocno zostawiony jakiś ślad krytyki ostrej albo odrzucenia ciebie w twojej seksualności, w twoim rozwoju seksualnym. Zatem powrót do tego oczywiście może odbywać się dzięki przyjęciu, a następnie powrót często do czasów dzieciństwa pozwoli to wszystko pięknie poukładać.